Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś naszym gościem, osoba, którą doskonale znacie, jest z nami Marek Kozubel. Witam cię, Marku. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Marku, ostatnie dni i doniesienia z frontu skupiają się tak naprawdę na dwóch miejscowościach. Mowa o Bachmucie i są miejscowości Soledar. Co tam się obecnie dzieje i czy rzeczywiście możemy mówić, że te dwa miasta są najgorętszym punktem wojny rosyjsko-ukraińskiej? To jest poprawne sformułowanie, bo faktycznie sytuacja jest najbardziej taka cięższa, dramatyczna dla zresztą obu stron właśnie pod Bachmutem i Soledarem. No, przy czym ewentualnie dla Rosjan, no to wiadomo, nie jest też lekki odcinek słobożański. Ale wróćmy do odcinka siwersko-bachmuckiego. Jeżeli chodzi o Bachmut, to Rosjanie kontrolują głównie obrzeża miasta. Tutaj możemy wymienić głównie skrzyżowanie, no tam kilka takich posesji jednorodzinnych przy skrzyżowaniu ulic Pierwomajskiej z ulicą Fedora Maksymenki. No i też przy tej właśnie ulicy Maksymenki znajduje się, no, w takiej tej południowej części, ona się tak zaokrągla, one w kształcie łuku, i w południowej właśnie części znajduje się też wysypisko śmieci, i no tutaj Rosjanie też je kontrolują wraz z okolicą. Rosjanie też zajmują wykorzystują jako taką redutę, dobre punkty wyjścia do kolejnych operacji, dzielnicę przemysłową przy ulicy Patrisa Lumumby. Prawdopodobnie też Rosjanie mogli zająć też kilka kolejnych posesji domków jednorodzinnych w północno-wschodniej części Bachmutu. Tam walki też się toczą dosyć ciężkie, ale tam sytuacja bardziej jest zdecydowanie na korzyść Ukraińców. Nie można też wykluczyć tego, że teraz, w tym momencie, w którym rozmawiamy, to chociażby Rosjanie mogą być nawet i wypierani ze skrzyżowania ulic Pierwomajskiej i Maksymenki. To jest jak najbardziej możliwe. Druga sprawa to oczywiście Soledar, i to właśnie Soledar przez ostatnie kilka dni, no, znajdował się tutaj na ustach bardzo wielu osób. Dotychczas to raczej było takie miasteczko w cieniu Bachmutu, prawda? Choć tam też się toczyły też od bardzo dawna niezwykle ciężkie walki. No i tutaj co się stało takiego? Otóż w czwartek, 5 stycznia, Rosjanie wykorzystali właśnie to, że kontrolowali w pełni Bachmuckie. To jest taka mieścina przylegająca terenem zabudowanym do samego Soledaru. Oddziela je w zasadzie tylko szosa T1302. I z drugiej strony też Rosjanie wykorzystali to, że zdobyli wysoko położoną w stosunku co do okolicy wieś Jakowliwkę. No, Jakowliwkę oni zdobyli jeszcze, pamiętajmy, przed świętami, około miesiąca temu. No i po prostu wykorzystali obie te pozycje w czwartek do tego, żeby zacząć oskrzydlać ukraińskie pozycje w południowo-wschodniej części Soledaru. Tam Rosjanie też już mieli dużo wcześniej zdobyte pewne takie pozycje na obrzeżach, wgryźli się, można powiedzieć, tam chociażby fabryka gipsu od dawna znajdowała się w ich rękach. No i po prostu 6 stycznia, czyli w dniu, kiedy miało wejść w życie zawieszenie broni ogłoszone przez Putina, no to Rosjanom udało się zmusić Ukraińców do odwrotu, czy też nawet zrobili to jeszcze w nocy z 5 na 6, właśnie z tej południowo-wschodniej części miasteczka. I następnie doszło do walk o centralną część, czyli tam, gdzie między innymi jest też taka wielka kopalnia soli i przetwarzania jej, która należy do firmy Artem Sil. To jest dosyć duży kompleks, on po prostu, można powiedzieć, obejmuje
prawie całą południową część centrum Soledaru. Niedaleko też się znajduje taka stacja kolejowa Wełyczko. No i na ten teren Rosjanie mieli w piątek wejść, mieli go w dużej mierze opanować. Oczywiście z drugiej strony też musimy mieć na uwadze to, że Rosjanie notorycznie w zasadzie zawyżają swoje zwycięstwa, zawsze lubią twierdzić, że zajęli całą miejscowość, a czasem okazuje się, że udało im się zająć jedynie obrzeża. Nie można więc wykluczyć, że podobnie było i tutaj, choć w piątek wydawało się, że sytuacja jest tak na wieczór, bardzo tragiczna. W rękach Ukraińców miała pozostać tylko zachodnia i północna dzielnica. I powiem szczerze, że nawet mi się wydawało, że bez jakiejkolwiek kontrakcji, przede wszystkim w kierunku Jakowliwki, to Ukraińcy będą musieli się przynajmniej wycofać z północnej dzielnicy, żeby uniknąć osaczenia. Tutaj musimy też pamiętać, że jeszcze 6 stycznia Rosjanie przeprowadzili atak w kierunku Krasnopopiwki. To jest taka wieś położona na północny zachód od Soledaru. No, potem się okazało, że ten atak nie zakończył się powodzeniem, więc tutaj możliwość osaczenia Ukraińców, konkretnie żołnierzy z 46. Brygady Desantowo-Szturmowej, była na szczęście mocno ograniczona. No i okazało się, że jeszcze w nocy z 6 na 7 Ukraińcy przeszli do kontruderzenia. To kontruderzenie było w miarę skuteczne. Udało się odbić dość sporą część terenu firmy Artemsil. Dość spora część centrum miała zostać odbita, także można było wrócić do tego połączenia między dzielnicami zachodnią i północną. No i obecnie można powiedzieć, że mniej więcej połowa Soledaru znajduje się w rękach rosyjskich, połowa ukraińskich. Nadal się toczą zacięte walki o Soledar, ale doszły też informacje, że przynajmniej elementy 93. Brygady Zmechanizowanej, która już zresztą długo walczy na odcinku bachmuckim, zostały właśnie wysłane na pomoc obrońcom. A wokół miasteczka mają też walczyć niektóre elementy 17. Brygady Pancernej. Podejrzewam, że właśnie chcą zepchnąć oddziały rosyjskie z powrotem do Bachmuckiego i Jakowliwki. Marku, a cofnijmy się 2 dni wstecz. Pojawiały się informacje o wejściu grupy Wagnera do samego centrum, czyli do wspomnianej tam przez ciebie tej kopalni soli. Następny dzień od razu strona ukraińska dementuje te informacje. Czy mamy jakieś informacje właśnie, czy to był jakiś kontratak z sił ukraińskich, czy jednak Wagnerowcy pozwolili sobie na jakąś formę propagandy, bo jak wiemy, dla Prigożyna Soledar stał się taki jakby celem, powiedzmy w cudzysłowie, biznesowym, tak? No bo jak wiemy, za osiągnięcie pewnych postępów na froncie grupa Wagnera zbiera z Federacji Rosyjskiej dość duże środki pieniężne i sam Prigożyn wspominał, że jego celem jest jak najszybsze zdobycie Soledaru. Czy mam jakieś informacje, czy te walki się toczyły, czy Rosjanie weszli bezpośrednio do tego centrum, bo część map, z których ty na pewno korzystasz, one się tak naprawdę w pewnym momencie zmieniały z godziny na godzinę. Raz były pokazane ten zakres wojsk rosyjskich praktycznie w centrum Soledaru. Zaraz potem się to wszystko zmieniało. Jak to mogło wyglądać twoim zdaniem? Moim zdaniem Rosjanie na pewno weszli na teren Artemsilu, aczkolwiek musimy wiedzieć, że to jest bardzo duży kompleks. To nie jest jeden budynek. A tutaj problem polega na tym, że no ja mam tak, powiem wam szczerze, mam takie wrażenie, że w piątek niektórzy komentatorzy mocno popłynęli. Ja jeszcze rozumiem, no tam powiedzmy zwykłych dziennikarzy, korespondentów, zwykłych ludzi, którzy obserwują te wydarzenia. Ja tutaj bym nie traktował w ich przypadku no, tego terminu, że popłynęli. No bo co oni są tutaj winni? Oni bardziej są takimi odbiorcami, prawda? Nie każdy też dziennikarz, nawet mający znajomości
musi ogarniać te wszystkie mechanizmy, jakimi się rządzi pole walki, prawda? Ale no tutaj myślę, że jest kilku takich komentatorów, którzy popłynęli tam już stwierdzając, że zaraz Soledar padnie, albo rysując jakieś mapki przedstawiające, że niemalże całe miasteczko zostało opanowane. Potem próbując jakoś tam z tego, nie wiem, wygrzebać się. Oczywiście szansa tego, że Rosjanie zdobędą Soledar, oczywiście była. No ale to oddziały ukraińskie jednak też tam były. Ukraińcy też dają sobie sprawę z tego, że utrata Soledaru będzie naprawdę groźna, bo Rosjanie zbliżą się do szosy T-05-13, czyli tej, która biegnie z Siwerska do Bachmutu. To bardzo mocno by skomplikowało sytuację obrońców miasta i niewykluczone, że łącznie z atakami od południa z Opytnego mogłoby doprowadzić do no, takiej sytuacji, że Ukraińcy mogliby w pewnym momencie rozważać odwrót w Bachmucie za rzekę Bachmutkę i tam po prostu oparcie obrony, czyli w zachodniej części miasta. Także dla Bachmutu Soledar jest naprawdę bardzo ważny. Ale jeżeli chodzi o tą fotografię, znaczy nie, to nie była fotografia, to było nagranie jednego z Wagnerowców na terenie Artemsil. Artemsil to jest duży kompleks. I Rosjanie po prostu udało się nawet geolokalizować te nagranie. Oni byli na 100%, mieli pod kontrolą wschodnią część. Tyle możemy powiedzieć. Przy czym źródło na przykład Deep State UA twierdziło, no tam jakiś znajomy osób, które odpowiadają za ten profil telegramowy, źródło te twierdziło, że na dobrą sprawę Rosjanie tam wchodzą, są odganiani, potem znowu wchodzą, że to był bardziej teren kontestowany niż zajęty przez Rosjan. Ale potem faktycznie nawet Deep State, pamiętam, podawało, że no faktycznie spora część centrum, że Artemsil wpadło w ręce Rosjan, no tam konkretnie, że kopalnia soli pisali. Także tam jednak faktycznie mogły być jakieś rosyjskie sukcesy, ale przynajmniej nie za dnia. Myślę, że Ukraińcy mogli odpuścić wieczorem, zdając sobie sprawę z tego, że na wieczór już będą mieli po pierwsze wsparcie, a po drugie mogli wykorzystać, jakby to powiedzieć, lepsze przystosowanie własnych oddziałów do walki w warunkach po zmroku. I no, rzeczywiście warto zaznaczyć, że to zdjęcie Ukraińców na następny dzień było zrobione praktycznie o wschodzie słońca. To na potwierdzenie takie pojawiło się zdjęcie ukraińskiego żołnierza właśnie na terenie tych zakładów. To one było zrobione, to też zwróciliśmy na to uwagę, z praktycznie bardzo wczesnych godzin porannych, więc ta wymiana... To konkretnie nie był żołnierz i właśnie ten fakt ma bardzo ogromne znaczenie, bo już tłumaczę, kto to był. To było zdjęcie Jurija Butuzowa, to redaktor naczelny Cenzornetu. On faktem jest żołnierzem rezerwy, ale nie został zmobilizowany i on występuje tam jako osoba cywilna. I on owszem, często był obecny na obszarze walk, przykładowo chociażby w Siewierodoniecku, nieraz nawet znajdował się w okopach blisko linii frontu, tutaj chociażby też, o ile się nie mylę, latem był pod Łymanem, zanim miasto zostało zdobyte przez Rosjan. I o czym świadczy ten fakt, że właśnie już we wczesnych godzinach porannych cywil robi zdjęcie na terenie Artemsil. Konkretnie stwierdzono, że zdjęcie zostało wykonane nie tak daleko od tego miejsca, gdzie nagrania dokonał dzień wcześniej jeden właśnie z Wagnerowców. Więc wniosek mój jest taki, że w godzinach porannych Ukraińcy musieli być dalej niż nam się wydaje, że kontrolowali nie tylko zachodnią część Artemsil, ale musieli również kontrolować wschodnią. Marku, zresztą potem on robił kolejne nagrania z tego też miejsca, rozmowy z ukraińskimi żołnierzami.
Ja cię jeszcze chciałbym zapytać o jedną rzecz, która mnie przynajmniej bardzo ciekawi, bo często w takiej wojnie informacyjnej, zarówno między stroną ukraińską a rosyjską, pojawiają się z jednej strony informacje o praktycznie niemal całkowicie zniszczonym Bachmucie, pojawiają się informacje o poziomie ludności cywilnej w mieście, czyli o ilości cywilów w mieście. Jak to wygląda? Bo z jednej strony ostatnio taką furorę robił film w internecie pokazujący dość sporą ilość cywilów, jak na miasto, które jest obecnie najgorętszym punktem frontu. Czy ty masz jakieś informacje, ile cywilów tak naprawdę zostały? Czy to są tak naprawdę ludzie, już nie wiem, starsi, którzy nie chcieli się ewakuować? Bo sam miałem ostatnio problem z jednym z materiałów, że od angielskiego chyba korespondenta, który pokazywał moment ataku artyleryjskiego na Ukrainę i sam na Bachmut i sam stwierdził, że ta ilość cywilów w Bachmucie jest jednak dość duża. Jak to wygląda? Masz jakieś dane na ten temat? Nie, powiem szczerze, że niespecjalnie mnie to interesowało. Jedyne szacunki, z jakimi się spotkałem, to tyle, że została 1/10 mieszkańców sprzed dnia inwazji. Tak jest, ten komunikat był, to ja też właśnie ten oficjalny komunikat, ale znowu dwóch zagranicznych właśnie nie skupiałbym się jeszcze na informacjach od rosyjskich mediów, ale to byli jednak korespondenci stacji zachodnich i sami stwierdzili ten fakt. Marku, no to w takim razie na koniec jeszcze jedno pytanie. Co według Marka Kozubela na tym odcinku może się wydarzyć w najbliższych dniach? Co się może wydarzyć? Powiem szczerze, jeżeli Ukraińcy tam naprawdę wepchnęli dość solidne siły, czyli że powiedzmy tutaj razem z 406 Brygadą Desantowo-Szturmową będą też właśnie walczyć elementy 93 Brygady Zmechanizowanej, to myślę, że szansa na utrzymanie połowy Soledaru istnieje. Ale szczerze uważam, że niestety, ale zagrożenie nad tym miasteczkiem będzie dalej wisieć. I tutaj zauważmy jedną rzecz. Rosjanie dokonali w zasadzie tutaj przede wszystkim ataku nie siłami pancernymi, nawet pomijając już to, że teraz pogoda sprzyja takim atakom. Jest dosyć mroźno, więc skucie gleby, która dotychczas była mocno rozmokła, sprzyjałoby takim uderzeniom. Ale zwróćmy tutaj uwagę na to, że Rosjanie uderzyli na Soledar głównie lżejszymi oddziałami. Nie twierdzę, że tam nie było broni pancernej, czołgów, BWP-ów, BMD. Mogły być. Ale właśnie zwróciłbym uwagę przede wszystkim na to, że tutaj zastosowano dość licznie chociażby oddziały WDW obok Wagnerowców. Zapewne też walczą tam oddziały złożone z rosyjskich poborowych, pewnie o zróżnicowanym wyszkoleniu. I to potwierdzają sami Ukraińcy, którzy twierdzą, że tak naprawdę wśród jeńców rosyjskich znajduje się mozaika żołnierzy. Mamy żołnierzy rosyjskich doświadczonych, mamy mobików, mamy również Wagnerowców. Znaczy, w zasadzie nie twierdzono wprost, że to są Wagnerowcy. Mówiono o więźniach rosyjskich. Czyli to można no już się po prostu domyśleć, że chodzi o najemników Prigozhina. Także tutaj mnie ciekawi jedna rzecz. Czy Rosjanie czasem nagle nie wykorzystali i nie wykrwawili takich bardzo swoich wartościowych rezerw, albo przynajmniej jakiegoś sporego ułamka swoich wartościowych rezerw, które posiadali na odcinku bachmucko-siwerskim? Jeżeli tak, to moim zdaniem za jakiś czas będziemy mieli no, krótki okres spokoju, takiego względnego spokoju. To my Podejrzewam zatem. też, że biorąc pod uwagę też natężenie ostrzału w okolicy Bachmuta, Soledaru, podejrzewam, że Rosjanie mogli też skoncentrować znaczną część swojej artylerii na tym odcinku i tam właśnie skupić znaczną część swojego ognia. Także no jeżeli Rosjanie nawet w tych okolicznościach mają problem z tym, żeby dokonać jakiegoś większego przełomu, to nie wykluczam, że bez napływu dość licznych formacji
nie tylko z zaplecza, ale również innych odcinków, to Rosjanom będzie prawdopodobnie bardzo ciężko dokonać jakichś właśnie tutaj wielkich przełomów, zdobyć Soledar albo chociaż wschodnią, całą wschodnią część Bachmutu. A z drugiej strony pamiętajmy, że to może osłabić pozostałe odcinki, no, zwłaszcza jeżeli zaczną powiedzmy odchudzać Zaporoski. Już kiedyś tak przecież zrobiono z odcinkiem Iziumskim i Charkowskim, prawda? Kiedy zaczęli odchudzać różne właśnie odcinki, rzucali je do walk pomiędzy Siwerskiem a Gorłówką, a także rzucali na odcinek Chersoński, prawda? A potem się okazało, że ogromny obszar w obwodzie charkowskim był po prostu, no może nie ogołocony, prawda? To będzie przesada, ale jednak nie był dość nasycony wojskiem. I Rosjanie posiadali tam znikome jakieś rezerwy, których mogliby użyć w jakiejś no, złej sytuacji. Ja się zastanawiam, czy tutaj czasem Bachmut, Soledar, ogółem cały odcinek bachmucko-siwerski nie odegrają właśnie takiej podobnej roli, tak jak swego czasu odcinek chersoński, tylko że tym razem nie Ukraińcy będą tutaj atakować, a Rosjanie. Marku, to zatem jeszcze jedno wróżenie z fusów. Spodziewamy się mobilizacji i poboru w Rosji w najbliższych dniach, czy jednak to dalej jest kwestia wróżenia z kuli czy z fusów? Ja podejrzewam, że ten pobór cały czas ma miejsce, tylko że to nie jest już tak rozreklamowywane. Pamiętajmy, że w tej ustawie o poborze to nie podawano do publicznej informacji, jaka jest maksymalna dozwolona liczba no, ściągnięcia tego poboru, prawda? Jaką liczbę obywateli można będzie zmobilizować, a chodziły takie plotki, że liczba, która była ukryta, wynosiła ponad 1 200 000 osób. Wiemy, że trochę ponad 300 tysięcy udało im się jakoś dotychczas zmobilizować, a być może jeszcze w grudniu zaczęli właśnie, tylko że już tym razem po cichu, kolejną falę mobilizacji. Było takie podejrzenie, że 5 stycznia ogłoszą oficjalnie coś takiego. Przynajmniej generał Budanow, czyli dowódca ukraińskiego wywiadu wojskowego, zapowiadał coś takiego. Ale myślę, że no, Rosjanie raczej nie będą tego robić, boją się pewnie jakiejś kolejnej fali migrantów, osób płci męskiej, którzy będą uciekać do Kazachstanu, Gruzji. Pytanie, czy do Finlandii jeszcze im się uda. Myślę, że oni cały czas prowadzą taki pobór. Marku, dziękuję Ci zatem za poświęcony czas. Ukraińcom oczywiście życzymy samych sukcesów i wielu wytrwałości w tym, co obecnie dzieje się w okolicach Bachmutu. Marku, Tobie gratulujemy Twoich sukcesów, Twojej bitwy z Piotrem Napierałą. Jest to ogromny sukces na polskim Twitterze, szeroko komentowany. I bardzo Ci serdecznie dziękujemy, bo mieliśmy okazję rozmawiać z osobą, którą Ty też podałeś dalej. Mówimy o panu Macieju Jarockim, z którym dzisiaj rozmawialiśmy i kwestii jego analizy o dostawach sprzętu na Ukrainę, więc bardzo Ci serdecznie dziękujemy. Państwa odsyłamy oczywiście do social mediów Marka, gdzie możecie na co dzień przeanalizować jego zdanie na temat tego, co dzieje się na Ukrainie. Jeszcze raz dziękujemy. My teraz zapraszamy Państwa do zasubskrybowania naszego kanału i do odwiedzenia oczywiście social mediów Marka Kozubela. Dziękuję Ci, Marku. Ja również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. No i mamy to, Marku.